Witam Państwa, takie małe uzupełnienie do tutoriala zrobionego tuż przed chwilą, tam gdzie rzeźbiliśmy, że tak powiem, z własnym pędzlem. Tutaj mamy jeszcze tą kielnię. To co mówiłem, że nie mogę znaleźć wtyczki, która polega na tym, że mogę zaimportować sobie tryb pędzli, wynikało z tego, że użyłem wersji Blendera, w której tej wtyczki nie mam. Mam tutaj drugą wersję Blendera, w której ta wtyczka jest. I to się robiło tak, jak chciałem to pokazać, tylko mi się nie udało. A więc otwarłem sobie okno dodatków i wpisałem literki BRU. W tym momencie pojawia się opcja Import, Export, Import Brush Set. I to jest wtyczka, która odpowiada właśnie za to, że można importować cały zestaw pędzli wprost z katalogu, który się poda. A więc włączam tego typu wtyczkę, zamykam okno i teraz jeżeli wezmę sobie polecenie Import, to mam na samym dole takie coś jak Brush Set. W tym momencie wystarczy tylko, że wybiorę sobie odpowiedni katalog, w którym trzymam swoje pędzle i one zostają zaimportowane. Nie muszę żadnego z nich zaznaczać. Naciskam import i są zaimportowane. Jeżeli teraz dodam sobie jakiegoś mesza, na przykład kostkę, którą jeszcze dla fasonu potnę kilka razy, aby można było ją trochę porzeźbić, to teraz w trybie rzeźbienia w narzędziach będę miał od razu wczytane moje pędzle. Wystarczy tylko, że je rozwinę. One się nadal tutaj nie wyświetlają, ale są. Wystarczy tylko jeden z nich wybrać i rzeźbić mogę od razu, natychmiast. Więc to jest wtyczka, która działała w starej wersji Blendera, w wersji 2.62.4, a obecnie użyłem wersji 2.63, świeżej, nowiutkiej, prosto ze strony Blender.org, którą polecam, a w której tej wtyczki nie ma, jest tylko od razu opcja Load Brush Images. Jest to wtyczka, która została wbudowana chyba w tą brandową wersję Blendera, więc tym lepiej dla nas. Dzięki za uwagę, do zobaczenia.